przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 6, zamykamy 5, informacje z pracy zarządu i bardzo proszę Pani Wiesia Zboro. Bardzo proszę. Pan Mariusz Boga, bardzo proszę. Pan Przewodniczący. Tak. Proszę Państwa, informacje z pracy zarządu. Króciutko informacje, które będę przekazywał w tym zakresie. Miłka, bo mamy akademię. Proszę Państwa, uzyskać takie to, żebyśmy mogli przekazać sprawy związane z działaniami, które się odbywają. Proszę Państwa, rozpoczęły się sprawy związane z... Odbył się, proszę Państwa, zespół zadaniowy. Wszystkie dokumenty dotyczące zespołu zadaniowego zostały przesłane do członków zespołu w zakresie danych, które były przyjęte. Ostatnio było także uzupełnienie informacji w zakresie protokołu, który został przedstawiony przez radnych. Proszę Państwa, także została podjęta uchwała związana, uchwała do miasta Krakowa związana z utworzeniem zespołu szkół ogólnokształcących nr 19 z siedzibą na osiedlu Widlowym 1, czyli Unigadu nr 45, co już tutaj rozmawialiśmy w zakresie uchwały dotyczącej, Szanowni Państwo, anteny. Odbył się, proszę Państwa, jubileusz Szkoły Podstawowej nr 80, w której jubileuszu uczestniczyliśmy jako członkowie zarządu oraz radni uczestniczyli w tym jubileuszu. I proszę Państwa, to również odbyło się patriotyczne śpiewanie młodzieży. Ono się odbyło w Norwidzie 10 z okazji 3 maja. Stawili się uczniowie, proszę Państwa, szkół gimnazjalnych z terenu naszej dzielnicy. Śpiewanie było poprzedzone rozdaniem śpiewników, jak i również flag narodowy. Będziemy chcieli takie uroczystości powtarzać także dla innych uczniów, może włączymy do szkoły podstawowej. I tyle z informacji prac zarządu. Proszę Państwa. Gimnazjum 45 na osiedlu Wielkiej. Czy coś wiadomo na ten temat? Tak, i wiadomo. Czy to gimnazjum będzie, czy nie będzie, czy się łączy? Właśnie powiedziałem przed chwilą, że Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o utworzeniu zespołu szkół ogólnokształcących nr 19 z siedzibą na osiedlu Wielkiej 1, czyli w budynku Gimnazjum 40-45. A Gimnazjum 50, proszę Państwa, zostało zlikwidowane i Gimnazjum 50 będzie gimnazjum, w którym zarządzający na okres 21 lat będą palnocyni. I tutaj ja dziękuję wszystkim radnym miejskim, którzy zdecydowali się poprzeć tą ideę, żebyśmy właśnie mieli taką sytuację związaną z gimnazjum numer 50, żeby tam utworzyć gimnazjum palnocyjne. Z przykrością tutaj, proszę. Nie wiem, to będzie miasto decydowało, co z budynkiem po gimnazjum. To jest gestii pana prezydenta. Rzecz po liceum to jest gestii pana prezydenta. Gimnazjum numer 50 od września będzie funkcjonowało jako gimnazjum księży palmetynów. Więc tak jak mówię, no będziemy mieli tutaj kolejną nową placówkę i dziękuję wszystkim tym radnym miasta, którzy przekonali się i zagłosowali za tym, żeby tamto gimnazjum było.
chociaż no, praca była ciężka, prawie półtora roczna, żebyśmy to mogli, proszę Państwa, przeprowadzić w tym zakresie. No, żałuję, że nie wszyscy chcieli poprzeć tę ideę. Proszę Państwa, zamykam punkt 6, informacje z pracy zarządu.